I my właśnie chcemy walczyć z tą butą, arogancją, pychą, klikowatością nadzwyczajnej kasty. Chcemy stawiać na uczciwych ludzi, którzy trafiają do sądów, którzy będą mieli pokornych sędziów, sług prawa, którzy realizując wielką władzę będą służyć sprawiedliwości, a nie interesom jakichś grup i celebrowaniu własnej władzy i przywilejów. My chcemy przyzwoitości, uczciwości. Jest wielu takich sędziów i wierzę, że nasze zgodne z standardami europejskimi zmiany poprawią sytuację polskiego wymiaru sprawiedliwości. Co jeśli sędziowie będą chcieli zbojkotować tą ustawę o KRS-ie? Takie głosy też słyszeliśmy. Nie ma takiego niebezpieczeństwa. Mówię to panu z pełną odpowiedzialnością jako ministra sprawiedliwości. A nie obawia się pan tego? Nie. Można wygasić mandat członka kadencyjnego organu, jeżeli istnieje, przemawia za tym istotny interes publiczny. I my w naszym uzasadnieniu wskazujemy bardzo precyzyjnie na racje, które składają się na ten interes publiczny uzasadniający taką zmianę. Do tych racji należy m.in. to, że aktualna ustawa w naszej ocenie, a mamy ku temu mocne podstawy, by tak twierdzić, jest sprzeczna z konstytucją. Tak, tą konstytucją, która dziś obowiązuje. Mianowicie ustawa ta dzieli sędziów na lepszych i gorszych. Dzieli na tych, którzy mają lepszy status i gorszy, którzy mają silniejszy głos i słabszy w procesie wyborczym. Tymczasem konstytucja wszystkich sędziów traktuje jednakowo i tak samo. W tym sensie ta ustawa jest sprzeczna z konstytucją. Również ustawa jest sprzeczna z konstytucją w tym tego słowa znaczeniu, że wprowadza indywidualną kadencję poszczególnych członków rady, sędziów wchodzący w skład tejże rady. Tymczasem polska konstytucja mówi w sposób bardzo precyzyjny i wyraźny, że jest tylko jeden organ polskiego państwa, którego członkowie mają indywidualną kadencję. Jest to Trybunał Konstytucyjny.